Siemanko, jestem Karol. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam zdać tutaj raport z przebiegu mojego motocykla. Jest już to 1200 km. W poprzednim materiale było to 600 km. Właściwie do powiedzenia, jeżeli chodzi o usterkach, nie mam za dużo, bo w Romecie się nic nie popsuło do tej pory przez te kolejne 600 km, które zrobiłem. A właściwie się naprawiło. Wskaźnik biegów się naprawił. Już mi pokazuje trójkę wcześniej. Jak wiecie, jak oglądaliście wcześniej filmik, to wiecie, że ten wskaźnik mi nie działał, ale już się naprawił. Nie mam zastrzeżeń do moto, wszystko działa tak jak powinno, nie rozkręca się. Żadnej śrubki jeszcze nie dokręciłem, a sprawdzałem, wszystko się trzyma. Tutaj czeka mnie na pewno regulacja zaworów i gaźnika, bo tutaj z tej rureczki przy gaźniku, właśnie o z tej, leci paliwo, nie wiem. Znaczy to, ta rureczka jest po to, żeby odprowadzać ten nadmiar paliwa, ale dlaczego to leci, czy to jest dobrze, jeszcze nie wiem, jeszcze się nie zagłębiałem, ale myślę, że gaźnik jest do regulacji, bo jak czytałem, te gaźniki raczej serwis, że tak powiem, nie reguluje, trzeba sobie to zrobić w własnym zakresie, także zaciągnę wiedzy z internetów i będę próbował to zrobić. Tutaj jak widzicie, odkręciłem bagażnik, o wiele lepiej moto się prezentuje bez tego bagażnika. Tutaj pozdrawiam kolegę, nie pamiętam niku, on mi tutaj, że tutaj u mnie go podpatrzyłem, jakby tego brak tego bagażnika i fajnie to wygląda i zrobiłem tak samo. Tutaj korzystając z okazji, że już nie mam właściwie nic więcej do powiedzenia o moto. A nie, jeszcze mogę powiedzieć, że wkurzają mnie te amortyzatory, bo są troszeczkę za miękkie, nie wiem, chyba będzie trzeba się tym zająć i wymienić olej, tak jak radzili na forum. Chociaż też jest to sporo roboty. Zobaczymy, podejmę się tego, ale nie wiem, czy jakoś wiesz, w sezonie, czy po sezonie to zacznę dopiero robić. Kiedy będzie po prostu zimno i nie będzie czasu jeździć i pogoda będzie niesprzyjająca. Tutaj jeszcze korzystając z okazji, witam nowych subów. Kilka filmików na moim kanale odniosło, że tak powiem, sukces. Dla mnie bardzo duży, nie spodziewałem się, że będzie aż tyle wyświetleń. Tutaj ta moja opinia o RCR-ze 125 to 20 tysięcy wyświetleń, ponad to naprawdę dobry wynik. Bardzo się z tego cieszę. Jakbym wiedział, że to będzie to taki sukces, może bym poprawiłbym jakość dźwięku czy coś, no ale cóż, już poszło. Poszło w eter, już się nic nie zrobi. Tutaj jeszcze raz dziękuję Tomkowi i jego bratowi za to, że udostępnił mi motocykl do testu, Jarkowi. I tyle. Jeżeli chodzi o vlogi, chciałbym nagrywać vlogi, ale mam problem z mikrofonem. Jeszcze nie dorobiłem się dobrego mikrofonu, przez co jakość dźwięku, tak jak można zauważyć na filmiku z RCR-a, nie jest najlepsza. Moto się trochę przykurzył, ostatnio jest pogoda bardzo sprzyjająca, dzisiaj mamy niedzielę. Tutaj zbiornik Cieszanowice, obczaja miejscówkę, bo później jadę na rybki. Postanowiłem sobie troszeczkę tutaj z kolegą Tomaszem, jak zwykle, w miłej atmosferze pojeździć, napić się jakieś kawki w drodze. I tyle. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceniania filmiku, zapraszam do subowania kanału i do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się, hej!